Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj uszkodzony mikrofon wylicytowany na Allegro za około 20% wartości nowego. Objawy: zapala się podświetlanie pokrętła, zmienia się kolor, ale na komputerze komunikat: nie rozpoznano urządzenia USB. Czy uda się go naprawić i czy będzie się to opłacało? Zobaczymy, a właściwie to wy zobaczycie, bo ja już wiem. Skąd wiem? Po prostu gadaninę nagrywam po fakcie. Pokażę też przy okazji moje sposoby na sprawdzenie i wymianę elementów SMD. Będzie trochę praktycznych porad na podstawie moich doświadczeń. Zapraszam spróbować i ocenić samodzielnie. No to zaczynamy. Pierwsze oględziny i już widać drobne uszkodzenie gniazda USB. Niestety nie udało mi się tego nagrać od razu, więc pokazuję po wylutowaniu. Rozbiera mikrofon. Dolna część się odkręca, pokrętło wyciąga, a dalej już widać śrubki. Jak sprawdzić, czy gniazdo jest uszkodzone? Ja używam multimetru i starego przewodu USB. Ucinam przewód, dla ułatwienia łączę wszystkie żyły i podłączam do nich jedną sondę multimetru. Ustawiam na test ciągłości sygnałem dźwiękowym. Podłączam do gniazda, a drugą sondą dotykam kolejno nóżek gniazda USB. Jeśli na którejś nie piszczy, mamy nieciągłość. Można oczywiście sprawdzać ciągłość przed wylutowaniem. Nie znajdziemy w ten sposób zwarć, ale nieciągłości znajdziemy szybciej niż sprawdzając każdy przewód osobno. Jeśli szukamy zwarcia, rozłączamy przewody i mierzymy pomiędzy nimi. W ten sposób szybko znalazłem nieciągłość, więc wymieniam gniazdo. Mój sprawdzony sposób na lutowanie za pomocą gorącego powietrza. Jeśli nie ma wrażliwych na temperaturę elementów, np. plastików, ustawiam wysoką temperaturę, najmniejszy nadmuch i grzeję z większej odległości. Dzięki temu nagrzewam bardziej równomiernie płytę, na większym obszarze, co zmniejsza różnicę temperatur i naprężenia. A mały nadmuch zmniejsza ryzyko zmuchnięcia drobnych elementów. Trwa to też dłużej, co jest bezpieczniejsze niż nagłe skoki temperatury. Jak widzicie, mam ustawione 450 stopni, ale to tania stacja, a te cyfry na wyświetlaczu raczej nie mają wiele wspólnego z temperaturą powietrza wydmuchiwanego. Dlatego temperaturę dobierałem eksperymentalnie. Ogólnie parametry najlepiej dobierać doświadczalnie. Próbować na złomach i dopiero lutować płyty przeznaczone do naprawy. Więc nie sugerujcie się moimi ustawieniami. Możecie mieć lepszą stację, gdzie liczby będą miały większy związek z rzeczywistością, naprawdę będzie 450 stopni i zmienicie płytę w węgiel. Do lutowania używam fluxu. Po jego zachowaniu można ocenić temperaturę. W wielu przypadkach warto stosować podgrzewacz, szczególnie jeśli bardziej trzeba uważać na temperaturę. Tu gniazdo i tak było do wymiany, nie było sensu uważać na jego uszkodzenie. Gniazdo wylutowane w pudełku znalazłem prawie takie same. Różnią się łapkami, ale wygląda na to, że da się je prawidłowo wlutować. Do wlutowania gniazda używam słynnej stacji na groty T12. Występują one pod różnymi nazwami. Tu też mam ustawioną wyższą temperaturę i też dobrałem ją doświadczalnie. To cienki grot o małej pojemności cieplnej. Przy większych grotach ustawiam niższą temperaturę. Moim zdaniem najlepiej przylutować najpierw tylko jedną nóżkę, ustawić gniazdo, dolutować resztę i na koniec boki. Gniazdo wlutowane podłączam i wykryto mikrofon. Na szybko sprawdzam, rejestruję dźwięk. Można składać i testować. Czy mikrofon działa prawidłowo? Właśnie to słyszycie, bo z niego nagrywa. Czy się opłacało? Ocencie sami. Koszty to gniazdo USB, odrobina topnika, cyny, energia elektryczna, no i wasz czas. Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.